Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Aquamikus. W tym odcinku chcę pokazać i omówić jeden z najczęściej stosowanych pokarmów żywych w akwarystyce, jakim jest wodzień, tak zwana szklarka, czyli ściśle mówiąc biała larwa komara. Na pewno ją znacie, a jeżeli dopiero zaczynacie przygodę z akwarystyką, ta krótka informacja na pewno Wam się przyda. Ten rodzaj karmy dla naszych rybek możemy kupić w sklepach akwarystycznych w postaci mrożonej lub żywej. Ta żywa jest pakowana we woreczki foliowe, takie jak tutaj na przykład widzicie. Ja osobiście wolę kupić wodzień żywy, ponieważ ryby bardzo chętnie go pobierają. Jeśli chodzi o przechowywanie tej karmy, to nie jest to nic trudnego. Przy zmienianiu wody co kilka dni, szklarkę można przechowywać nawet do 2 tygodni. Oczywiście zachowując temperaturę od 2 do 8 stopni Celsjusza. No, w okresie letnim musimy uważać, ponieważ ich trwałość jest mniejsza. Przed podaniem wodzienia rybom należy je przepłukać bieżącą wodą, używając drobnego sitka. Nie wlewamy larwy prosto z woreczka do akwarium. Ja już sobie tutaj przygotowałam tą karmę, także płukanie mam już za sobą. Ale jest jedna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę. Otóż żywe larwy komara są drapieżnikami. Jeżeli mamy w naszym akwarium na rybek, nie podawajmy tej karmy w formie żywej, ponieważ owy na rybek mógłby się stać łatwą zdobyczą szklarki. No dobrze, wchodzimy do sklepu zoologicznego, widzimy takie woreczki z żywym wodzieniem i na co musimy zwrócić uwagę przy zakupie tej karmy? Przede wszystkim na wygląd. Jeżeli są matowe lub białe, rezygnujemy z zakupu. Są po prostu martwe. Larwa komara zawiera wysoką zawartość przyswajalnego białka. Zawiera aż 67% białka. Jest szczególnie polecana przy hodowli pielęgnic. I co najważniejsze, jest pokarmem bezpiecznym i bardzo popularnym wśród akwarystów, ponieważ wodzień jest pozbawiony pasożytów szkodzącym rybom. Podsumowując, larwy wodzienia są bezpiecznym pokarmem wzbogaconym w wartości odżywcze. Na pewno je warto podawać naszym rybkom. To by było wszystko w tym filmiku. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmy na kanale Aquamikus, akwarystyka moje hobby. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!